zajmujemy się zdrowiem i tym, jak interpretować kaszel. Już na zegarze godzina 12:30, więc zaczynamy drugą część. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Przy okazji dziękując za wszystkie telefony, ponownie Anna Sojka, nasz gość. A naszym gościem jest, przypomnę, profesor Jan Pilch, laryngolog, pracujący na co dzień w Katedrze i Klinice Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. To tak brzmi oficjalnie, ale tak naprawdę to jest po prostu szpital na francuskiej i tak wszyscy kojarzą ten szpital. Witam ponownie, panie profesorze. Miło bardzo. Telefony rozgrzane do czerwoności, prawda? Kaszlemy, no tak, kaszlemy, tak. Mamy z tym tak, problem, kaszel, nie wiemy, kaszel, jak sobie poradzić. Tak, tak, kaszel jest prawie, że udziałem naszego życia, ale jest też sygnałem niekiedy rozwijających się poważnych schorzeń. Tak naprawdę, jak słuchałam pana odpowiedzi, to jedna rzecz przewijała się chyba najczęściej. Nawilżać. Tak, z tym jest. Mamy problem. Tak jest, dlatego że wszystkie czynniki pochodzenia środowiskowego, jak smog, węglowodory aromatyczne powstające w czasie spalania tytoniu, inne pyły zawieszone, metale ciężkie uszkadzają błonę śluzową górnych dróg i dolnych dróg oddechowych, uszkadzają ten nabłonek ochronny, rzęskowy. A uszkodzenie nabłonka rzęskowego jest jednym z czynników umożliwiający penetrację infekcji bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych w głąb tkanek i powodem wtórnym rozwijających się poważnych schorzeń dróg oddechowych górnych i dolnych. Panie profesorze, być może lepiej byśmy sobie potrafili sami poradzić z kaszlem, gdybyśmy wiedzieli, jaki rodzaj kaszlu nas dopadł. Czy to kaszel suchy, czy mokry? To jest chyba podstawowe pytanie, które zadają sobie rodzice małych dzieci, ale także my dorośli, choć dorośli chyba no, u siebie łatwiej są w stanie określić, jaki to rodzaj kaszlu. Tak, są dwa rodzaje kaszle. Suchy i mokry. Ale są też kaszle mieszane, to znaczy miksty, prawda? Trudno czasami jeden przechodzi w drugi. Ale takie podstawowe wskazówki, które pozwolą nam rozróżnić. W przebiegu ostrych infekcji występuje zawsze kaszel suchy. Na przykład w infekcjach wirusowych jest kaszel suchy. Śluzówka jest wysuszona, przekrwiona, mało wydala ochronnego śluzu. W chorobach przewlekłych, na przykład w chorobach przewlekłych, na przykład w astmie oskrzelowej kaszel jest suchy. W zapaleniu płuc kaszel jest mokry. No, nam czasami trudno, przeciętny, jeżeli chodzi o przeciętną osobę, rozróżnić, czy to jest kaszel i jakiego tła. No ale to jest tak, że suchy to jest taki bardzo męczący, który potrafi naprawdę doprowadzić nas nawet do omdlenia, powoduje bezsenność, powoduje, że czujemy się bardzo zmęczeni, a kaszel mokry jednak związany jest chyba z odkrztuszaniem jakiejś wydzieliny tak, i potem mamy przynajmniej chwilową ulgę, jak się tak, tego wszystkiego pozbędziemy. Kaszel mokry jest o tyle lepszym kaszlem, że się tak wyrażę, dlatego że po jego usunięciu nadmiaru wydzieliny mamy ulgę. I dopóki znów nie nagromadzi się nagromadzi się śluz w drogach oddechowych, no to mamy kilka godzin przerwy. A kaszel suchy jest kaszelem nękający, trwający tygodniami. Tygodniami jest bardzo uporczywy. Jak możemy sobie pomóc przy tym nękającym nas właśnie długim, suchym kaszlu? No przede wszystkim ciągle nawilżacze. No właśnie, to jest to nawilżacze. Ale te nawilżacze tylko płynów do gardła, czy nawilżacz tak, że trzeba jednak kupić taki elektryczny nawilżacz, postawić go, albo nie wiem, mokry ręcznik na kaloryfer, choćby teraz zimą. Ja bym proponował, że jeśli jesteśmy w biurze, w zamkniętych pomieszczeniach, to nawilżanie powierzchni, w której się znajdujemy, takimi inhalatorami talerzowymi, gdzie wlewa się wodę i łyżkę soli bocheńskiej lub iwonickiej, i tak rozpylona sól zawieszona na wodzie bardzo łatwo nam nawilża te drogi, regeneruje te drogi oddechowe. Dużo płynów do 3 litrów dziennie. Zimne, ciepłe? Letnie. W temperaturze takiej pokojowej. W temperaturze pokojowej. Dalej, preparaty witaminowe, ale okresowo.
witamina A plus D. A mówi się, że te witamina A plus E w kapsułkach kupiona w aptece, rozgryziemy taką kapsułeczkę i wtedy no też na chwilę mamy ulgę, bo ten, taka się tworzy fajna otoczka osłona, na naszym osłonka na gardle. Tak, zalecamy to oczywiście okresowo witamina A plus D czy w kroplach, dlatego że nie możemy jej stosować non stop, dlatego że nadmierne dawki witaminy A plus D czy odkładają się w wątrobie, powodując wtórnie jej stłuszczenie. Także okresowo witamina A plus D czy witamina A. Dalej z takich domowych środków możemy podawać oliwę z oliwek, łyżeczkę rano, łyżeczkę wieczór. Len mielony, o której już dzisiaj wspominałem. Tak, ten len jest rzeczywiście genialny. No i przede wszystkim syrop z mniszka lekarskiego poleca się też przy suchym kaszlu. Wskazane bardzo. Bardzo ładnie nawilżają syropy sosnowe. Syropy sosnowe. Za bardzo ładnie nawilżają te śluzówki. Mukosolwan bardzo pięknie nawilża śluzówki. Jeśli ktoś ma możliwość inhalowania się w ciągu dnia, no polecamy mukosolwan. Mukosolwan razem z solą fizjologiczną. Lub też sól fizjologiczna razem z witaminą A. Bywają takie spraye z wodą morską stosowane. Też działają. Mamy na rynku taki preparat Glossal, który bardzo nawilża, regeneruje śluzówkę górnych dróg oddechowych. W tych suchych nieżytach podstawową zasadą terapii jest nawilżanie. No i oczywiście usunięcie czynnika przyczynowego. Zawsze czynnik przyczynowy decyduje o terapii. Ale żeby usunąć ten czynnik, to trzeba się wybrać do lekarza. Panie profesorze, no to teraz męczący nas również kaszel mokry z odkrztuszaniem nieprzyjemnym. Umówmy się, no bo nikt tego nie lubi, prawda? Jak to wygląda u dzieci, jak u dorosłych? U dzieci w zasadzie ten kaszel trwa całą dobę. I to jest duży problem. Dlatego, że dzieci mają problemy z opróżnianiem nosa. Najczęściej w przestrzeniach nosa, nosogardła zalega dużo śluz. Dziecko grucha u małego dziecko dziecka? Dziecko jest zatkane, grucha. Najlepsza wróżka, jest grucha, co? Ściąganie tego śluzu i nawilżanie solą. No i usuwanie przyczyny. Bo jeżeli ale możemy dzieciom też podać specyfiki takie mukolityczne, które rozrzedzą te wydzieliny, ułatwią to odkrztuszanie? Możemy w okresie zaostrzeń stosować mukolityki i preparaty wapniowe. Wapniowe z witaminą C. Takim preparatem powszechnie stosowanym ostatnio jest kalcjum sandus z witaminą C. Bardzo łatwo przyswajalny. Dzieci chętnie piją. Dlatego, że tableteczkę rozpuszcza się w wodzie. Oranżatkę i bardzo chętnie to przyswajają. Panie profesorze, w ciągu dnia, w czasie naszej infekcji, jak powinien wyglądać poprawnie przeprowadzony taki poszczególnymi etapami, poprawnie przeprowadzone działanie zapobiegania, leczenia, wspomagania się w kaszlu? Co bierzemy rano, co w południe, co po południu, co wieczorem? Jest tak, w ostrych infekcjach, mam na myśli infekcje wirusowe. Czyli czy przy grypie, która teraz nas rozkłada. Bo inaczej leczymy i ostre infekcje i związane z nim kaszel, jak mamy bakteryjną infekcję. Inaczej grzybiczą. Zupełnie inaczej się to leczy. Jeżeli przy grzybach, przy bakteriach to mamy antybiotyk przede wszystkim, prawda? To musimy zastosować antybiotykoterapię po uprzednio pobranych wymazach i celowane leczenie wprowadzi. Jeżeli chodzi o takie typową infekcję wirusową, to należy podawać leki przeciwgorączkowe, napotne, dużo płynów i preparaty witaminowe, głównie witaminę C. I a taka infekcja powinna i środki wykrztuśne pod postacią mukosolwanu, syropków sosnowych. Te środki wykrztuśne bierzemy rano. Rano. W godzinach popołudniowych powinniśmy nawilżać drogi oddechowe solą fizjologiczną z witaminą A. A jeśli jest uporczywy kaszel, szczególnie u dzieci, no to niewielka dawka preparatów zawierających kodeinę. Dorosły nie powinien się tej kodeiny wieczornej bać, bo ona pozwoli nam po prostu spać i regenerować siły. Siły na następny dzień, żeby móc z powrotem kaszleć, prawda? Więc, ale leczenie kaszlu przewlekłego, trwającego ponad miesiąc, wymaga bardzo dobrej diagnostyki pulmonologicznej, laryngologicznej, czy też innej. A jeszcze, panie profesorze, na koniec już, jak długo może trwać kaszel po ostrej infekcji? Bo wydaje nam się tak, temperatury już nie mamy, kataru nie mamy, nic się nie dzieje, ale kaszlemy. Kaszel powinien zginąć do 2 tygodni. Absolutnie. Powinien zginąć do 2 tygodni. Ten kaszel czasami dłużej trwa u dzieci.
dzieci ze względu na gorszy drenaż i wentylację u dzieci. Nie potrafią dokładnie odkrztusić, nie potrafią oczyścić nosa. Natomiast u dorosłych do 2 tygodni powinien kaszel ustąpić. Jeżeli nie, to znaczy, że ta infekcja bakteryjna została wtórnie zainfekowana i ta infekcja wirusowa została zainfekowana infekcją bakteryjną. Czyli lekarz antybiotyk. I wtedy wymaga leczenia specjalistycznego i szukanie ogniska. Gdzie to ognisko? Skąd to ognisko wysiewa? Panie profesorze, bardzo dziękujemy za te wszystkie rady. Chciałabym na koniec jeszcze, żeby pan zaapelował do wszystkich naszych słuchaczy o to, że jednak przy trwającym dłużej kaszlu, którego przyczyny nie znamy i teoretycznie jej nie ma takiej ostrej, bo nie jesteśmy przeziębieni, nie palimy papierosów, albo je palimy, no ale to nie jest ten taki kaszel palacza poranny, ale męczy nas w ciągu całego dnia, że koniecznie powinniśmy tę diagnostykę rozszerzyć, szukać pomocy u specjalisty. Absolutnie zalecamy diagnostykę pulmonologiczną, laryngologiczną, gastroenterologiczną nawet. Alergologiczną. Trzeba szukać przyczyny. Nie ma co żyć z kaszlem po prostu, bo tak mamy. Trwający długo kaszel, ponad miesiąc, jest sygnałem jakiegoś procesu, który trzeba rozwikłać diagnostycznie. I sami tego nie zrobimy, dlatego należy zgłosić się do lekarza specjalisty. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem, który dawał dzisiaj Państwu radę, był profesor Jan Pilch, laryngolog pracujący w Katedrze i Klinice Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Dziękuję jeszcze raz Panie Profesorze, a Państwu życzymy oczywiście dużo zdrowia.